W dzisiejszym odcinku zostaniemy najlepszymi farmerami na całym świecie i wydamy na to masę robloxów. Zobaczcie, tu jest mój tycoon oficjalny i tutaj, proszę państwa, krowy, krowy i jeszcze raz krowy. Zostaniemy najlepszymi farmerami i zobaczymy, jak nam z tym wyjdzie. Tutaj pierwsze, co widzę, to możemy kupić od razu ulepszenie razy dwa i kupujemy to. Nie zastanawiamy się nad tym, musimy być dosłownie najlepszymi tutaj farmerami na całym świecie. A wy oczywiście, jeżeli odcinki wam się podobają, halo, kup mi się, to zostawiajcie łapeczkę w górę, wracamy do Robloxa i subskrybujcie kanał, a po takiej kozackie koszuleczki wpadajcie na moją grupę na Robloxie, bo ona nam się znajduje oczywiście w opisie. No i dobrze, rozpoczynamy. A więc tak, co my musimy zacząć? Mamy tak, pierwsza krowa mamy chyba za darmo. Proszę bardzo, bang, okej, co się w tym momencie dzieje? Halo? Les, jest pierwsza krowa, która robi nam mleko. Zobaczcie, dobra, krowa robi nam mleko i my te mleko będziemy chyba mogli zarabiać, tak? Ona się nam będzie tutaj zarabiało, tak? Czy my to mamy podnieść? Halo? A tak, my to musimy podnosić, dobra. Bierzemy, 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 bierzemy. Boże, będę zbierać mleko. Tego jeszcze nie robiłem, okej. I tutaj mamy proces i możemy tutaj chyba to oddawać, to mleko, tak? Okej, robi nam się, tak! Przelewa nam się i dostajemy za to pieniądze, zobaczcie, tak! Mamy za to teraz 18 dolarów, a my potrzebujemy, żeby mieć kolejną krowę 20, więc dobra, musimy jeszcze troszeczkę zebrać. I oczywiście napiszcie w komentarzu, jakie inne minigierki w Robloxie chcielibyście zobaczyć, ponieważ to jest oczywiście najważniejsze. Mamy teraz dwa cash, więc to nam już powinno fajnie dawać tu pieniądze, jak widzicie, lecą nam podwójnie, a my ładujemy w nową krowę! Będzie druga krowa i będzie teraz nasza farma szła podwójnie. Zastanawiam się, co to jest za abry, tutaj jest Afriko. Skoro jest Afriko, to pewnie jest fajny. Dobra, zobaczmy, co tutaj się robi. Czy coś nam się tutaj zrobiło? Chyba nie. Chyba coś tutaj za ten frajer, ten upgrade'ik. Coś chyba nam nie hula, ale widzę, że tutaj możemy kupić też krowę również za robuxy. Na razie tego nie będziemy robić po zbieraniu. Patrzcie, ile mamy mleka. Przecież to mleko, które tutaj jest, to jest po prostu już przewalona ilość. Patrzcie, cyk, cyk, cyk. Za to dostaniemy tyle siana. Patrzcie, całe 14. Wkładamy w naszą mleczarnię. I ona, widzowie, dodaje nam tutaj całe, uwaga, proszę państwa, tylko 14 dolarów, co? Ale tutaj mamy jakieś, aha, nie, bo nam się to zmienia jeszcze, dobra, i dostajemy więcej, dobra, sell speed, że będzie się sprzedawać szybciej, weźmy to, dobra, cyk, weźmy to jeszcze raz, niech się jeszcze szybciej sprzedaje, okej, teraz mamy na trzecim levelu, tu razy 3 jeszcze można kupić za robuxy, naprawdę w tym Robloxie wiele rzeczy można kupować za robuxy, ale żebym ja tutaj ładował za robuxy, to wy musicie stawiać łapy w górę, oglądać odcinki do samego końca, bo dzisiaj będziemy najlepszymi mleczarzami w całych Siemianowicach, jak i nie w całej Polsce, widzowie, jak nie w całej Polsce, a Siemianowice to oczywiście, kto by nie wiedział, miasto, w którym mieszkam. Dobra, 20 mleka dajemy teraz. Proszę bardzo zobaczyć to, jak się nam wypełnia. Tam widzę, że tam jeszcze też inny jakiś procesor speed może być. Zobaczcie, sprzedaje nam się w tym momencie bardzo szybko. Patrzcie, cyk, cyk, trzy naraz nawet. Tam ktoś inny też ma farmę, ale on ma chyba już o wiele lepszą. A nie, w sumie on też ma tylko dwie krówki dopiero. Okej. W sumie nie ma, nie idzie nam aż tak wolno. Patrzcie, ładujemy w kolejną krowę za 40 dolarów. Nie mamy, cyk. I zbieramy, 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 zbieramy kolejne mleko. Mamy 12. Ładujemy tutaj i zobaczmy, jak to będzie wyglądać. Cyk, 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 dawaj mi pieniądze, lubię mleko, dobra, a więc będziemy tutaj najlepszymi krowami na świecie. Zobaczcie, nasze krowy robią najwięcej pieniędzy, najwięcej, zobaczcie jak dużo, cyk, mamy kolejne 12 mleka na sprzedaż, ale ja myślę nad kupnem nowej krowy, szczerze, chyba na razie nie będziemy tutaj ładować w upgrade tam tych mleczarzy i tych wszystkich innych rzeczy, tylko właśnie będziemy ładować totalnie w nowe krowy, żeby mieć ich jak najwięcej, żeby one dawały nam coraz więcej pieniędzy, to jest biznes, tutaj się trzeba na tym znać. Patrzcie, ładujemy, 24, uwaga, uwaga, mieli, cała oszka zasuła, po prostu niesamowicie. I mamy 50 baksów, tak, możemy kupić kolejną krowę, pyk, mamy 4 krowy, a kolejna tylko za 80, ej, to powiem wam, że strasznie tanie są te krowy. Dobra, patrzcie, ile mleka zbieram teraz, te krowy tak szybko zasuwają, ja nie mogę, patrzcie, mamy już 20 kolejne, a 20, zobaczmy, ile to jest cashu, mamy 16, tak mniej więcej musimy przejrzeć, czy 20 to jest, miałem 16, okej, dobra, czekajcie, mój zaawansowany umysł kto liczy. Miałem 16, a mam, uwaga, 56. Czyli okej, czyli no tak jakby podwójnie, no bo mamy podwójne siano, prawda? Tutaj nawet mamy tego Dinksa, okej. Czyli musimy jeszcze troszeczkę nazbierać, żeby mieć kolejną krowę. Jest to jakieś 15 chyba. O Jezu, mamy już 24. Jak to szybko zasuwa! Dobra, no to w tym momencie stać nas na chyba kolejną krowę, no bo zaraz będziemy mieli na pewno 80 już baksów, patrzcie. Tak, dolicza nam się, pyk, kolejny, kupujemy, pyk. Dobra, ja wam powiem, że nawet nie trzeba mieć tam tego szybszego przetwarzania. Po co to? Przecież tutaj, kurde, my nie nadążamy tutaj wydawać tych pieniędzy, jak my je wkładamy tutaj do mleczarni. Przecież to jest niesamowite, chociaż powiem wam, że jak będzie więcej tych krów, to może faktycznie wtedy to będzie miało jakieś znaczenie, bo na razie, no ja nie widzę sensu kupowania tak naprawdę nowego tutaj przedmiotu, znaczy nowego ulepszenia
jedzenia do tych właśnie naszych bęczek. Cyk, zbieramy nasze mleko. W tym momencie będziemy już mieli 100. A za 100 mamy kolejną krowę. Ona już jest 6. Jestem ciekaw, co się wtedy stanie, kiedy będziemy mieli całą alejkę w tych krowach. Czy wtedy na przykład dostaniemy jakiś... nie wiem, może bonus, a może nową mapkę, może coś takiego się odblokuje. Zaraz to będziemy musieli zobaczyć, ale poczekajcie. Najpierw pozbieramy jeszcze troszkę mleka, doładujemy kolejną krowę, cyk. Te krowy następne naprawdę są tanie. Wydaje mi się, że coś tutaj na pewno będzie się działo zaraz. Zobaczcie, mamy 30 mleka, to jest 60 dolarów, ale patrzcie, jak to mleko teraz zasuwa. To jest niesamowite. Wydaje mi się, że teraz powinniśmy zainwestować w jakieś lepsze krowy. Czekajcie, no ten abry, co to jest? 6 krow i jedna czekolada. Aha! Tak to się ulepsza, zobaczcie. Czyli jak teraz ulepszymy, to będzie jedna czekoladowa krowa, tak. I ona daje plus 8. Okej, rozumiem. Dobra, czyli teraz jak zbierzemy wszystko, zobaczmy. Leci ta czekoladowe mleko i te czekoladowe mleko nam daje 8 aż mleka, dobra. Okej, rozumiem. Czyli w tym momencie my potrzebujemy tutaj ładować w coraz to lepsze krowy. Okej, rozumiem to. Autokolektora nie będę kupować, ale kusi mnie jeszcze jakiś abryt, żeby tutaj można kupić jakieś krowy. To jest tylko 10 krów, więc ona mnie dodaje akurat dużo. Szczerze, aha, bo tu widzę, że te krowy cały czas są takie drogie, że one już tańsze nie będą. Okej, rozumiem ten bajer. Patrzcie, mamy 40 mleka, dobra, cyk. Ładujemy, okej. Czyli teraz musimy mieć kolejne 6 krów, żeby mieć teraz czekoladowe. A żeby czekoladowe potem zamienić, potrzeba aż 5 czekoladowych, okej. Czyli tutaj naprawdę spędzimy dzisiaj w tej minigierce bardzo dużo czasu. Ale dobra, nie martwcie się, musimy wydać jakieś robuxy. Razy 2 cash kolejne. Nie wiem, czy mi się to właśnie tak zrobi, że podwójnie będziemy mieli te siano. Boję się, że to się straci te 200 robuxów. Zobaczcie, ona... 3000 krów, no my obecnie mamy 7. Zróbmy tak, żebyśmy byli dzisiaj w topce po prostu minimalnie na drugim bądź trzecim miejscu. Tutaj wam pokazuję, że to mi 313, okej. Więc kupmy sobie zaraz jakieś krówki, poczekajcie, zbierzmy sobie, ile tutaj będziemy mieli mleka i jakie to będzie jakości mleko. O Jezus, gravissimo, mamy tutaj 110 mleka, 106, no to jest 200 aż końców, okej. Więc za to kupujemy kolejną krowę, a może i nawet dwie. Zobaczcie, jak te pieniądze szybko nam wlatują na konto, dobra. Czyli tak, 81 naszym jest w kolejce. Ja się nie mogę. Tutaj po prostu nasze już mleczarnie nie wyrabiają z przetwarzania tych wszystkich pieniędzy. No ale tak, no tak to musimy zrobić, że musimy kupić kolejne krowy. No i kupmy może teraz 50 krów. Czy to jest dobra inwestycja? Wydaje mi się, że tak. 50 krów naprawdę może być dobre. Spróbujmy kupić 50 krów i sprawdźmy, co się stanie. Kosztuje nas to całe 250 robuxów, więc całkiem sporo. Ale zobaczmy, gdzie te 50 krów na wylo... Okej, rozumiem, jak to działa. Okej, oj, teraz to my chyba nie zaczniemy już tego tak szybko zbierać. Zobaczcie to, co się tutaj dzieje z tym mlekiem. To był tylko jeden upgrade. A zobaczcie, co nam się tu stało. Gierka nie nadąża, musimy zupgrade'ować te wszystkie krowy, bo nie nadążymy. Dobra, upgrade, uwaga. Ale się zmniejszyło, patrzcie, mamy jedną taką strawberry krowę, to jest truskawkowa krowa, ale zobaczcie, produkcja od razu zwolniła, ale za to ile one teraz dają tam plus 9, plus 8, zaraz mamy 500 mleka, ja nie nadążę tego wydać. Dobra, ładujemy C, 500 mleka do naszej tuby, no tu przysięgam, że już ta maszyna trochę to będzie na pewno przetwarzać, chyba zaraz będziemy musieli ją ulepszyć, bo ona nie da rady, patrzcie, ja tutaj już mam do naładowania kolejne 250 mleka, ona nie nadąży, patrzcie, dobra, musimy nie niestety ją ulepszyć, a więc dobra, ładujemy tutaj, cyk, raz, dwa, trzy, cztery, ona musi zasuwać ta maszyna, dobra, teraz to ona zasuwa i to zdecydowanie, ale jeszcze musimy cell speeda ulepszyć, więc raz, dwa, jeszcze tak myślę, dobra, okej, tyle wystarczy, okej, teraz się w miarę szybko sprzedaje, zobaczmy ile mamy mleka do odbioru, uwaga, uwaga, pyk, 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 obstawiam jakieś 500. Czy będziemy mieli 500? Tak, właśnie dobrze obstawiłem. 500 mleka mamy do odsprzedania, okej. Więc w sumie myślę, że to jest naprawdę najlepszy chyba sposób. Kupić sobie tutaj po prostu troszeczkę za robuxy i wtedy się bawić, naprawdę. Bo zobaczcie, mamy 700 mleka, że od razu jesteśmy drodzy w topce. Tak szybko, zobaczcie, jakby szybko przegoniliśmy wszystkich, okej. Teraz jedna krowa kosztuje nas aż 1000 dolarów, więc tutaj akurat nie oszukamy tego systemu robuxami. One dalej będą drogie te krowy, ale i tak mi się wydaje, że o wiele bardzo nam to ułatwiło, prawda? Bo no teraz to my mam tak zasuwamy z tymi dolarami. Patrzcie, kolejne 400 mleka ja daję. Tutaj nasza farma już nie nadąża ze sprzedażą, mam wrażenie. Patrzcie, tam jest 1000 do sprzedaży. Teraz nam się nic chyba nie sprzedaje aż. Albo się sprzedaje, ale bardzo mało, bo aż nie nadąża to po prostu. Naprawdę musimy zwiększyć cel speeda, bo tam to zdecydowanie blokuje. Zobaczcie, jak to nam blokuje. Tam jest 1200. To jest dla nas 2000 monet. My to musimy odblokować, żeby to szybciej szło, bo naprawdę my sobie nie możemy na to pozwolić, widzowie. Ja myślę, że my tego cel speeda zainwestujemy po prostu od razu za 1000
$50, czyli wydajemy cały nasz budżet, nawet jeszcze nie cały, ponieważ nawet tyle nie mamy. Ale patrzcie, no to na pewno powinno ułatwić. Dobra, kupuję to. Ja nie mogę, dobra, poszło. Ale teraz czy to się sprzedaje szybciej? Kurde, no mam takie wrażenie, ale nie jestem tego pewien. No na pewno, kurde, tutaj mamy kolejne 500 mleka do oddania. Nie, nawet 1000 mleka mamy do oddania, więc to jest 2000 monet. Ale mam wrażenie, że strasznie muli nam ta, kurde, sprzedawarka. I nie wiem, jak ją ulepszyć. Wydałem teraz 1000 całych, kurcze, monet moich, które tutaj nazbierałem, a to i tak się nie ulepszyło. Zobaczcie, wlewam kolejne 2000 mleka. Przecież, nie wiem, ta maszyna zwariuje, ona nie zdąży tego sprzedać wszystkiego. Patrzcie, ale dobra, musimy kupić kolejne krowę, bo zaraz jedna krowa, potrzebujemy tylko jedną krowę, chyba czarną, nie, dwie czarne krowy, żeby dostać czekoladową krowę ostatnią, a wtedy będziemy mogli zrobić drugą różową, która, jak doskonale widzicie, zarabia 190 mleka na jedną beczułkę. To jest... Oj, co to są za pieniądze? A chociaż ona tutaj widzę, że jest 45 chyba, a że 4... A, że jedna 45 zarabia. Okej, okay, okej, okay, okej, okay, już rozumiem, dobra. Mamy 2000 monet, no ta sprzedawarka dalej nie wyrabia. Dalej by trzeba było ją ulepszyć, ona naprawdę jest bardzo słaba. A my tutaj mamy kolejne 1000 mleka do oddania. No dobra, spróbujmy po prostu znowu ulepszyć. Patrzcie, 2000 monet. No dobra, trudno, no ładujemy, ona musi szybko sprzedawać. No, sprzedawaj to szybciej, babo. O, teraz chyba ruszyło. Chodzi tak chyba nie tak dobrze, patrzcie. Tam procesor speed mamy tylko na 6 levelu, tu już na 27 cel speeda. A i tak to nie daje rady, to i tak jest za wolne dla nas. Zobaczcie, kolejne mleko nam przychodzi. Tutaj już mamy kolejne 500-600 mleka. Ale dobra, słuchajcie, z czym by był ten odcinek, gdybyśmy tutaj nie ulepszyli ponownie czegoś za robuxy? Zobaczmy, co teraz możemy. Teraz 10 krów kosztuje nas tak samo, okej. Okay. No to w sumie, jakbyśmy teraz ładowali 50 krów, oj, zmieniłoby się tutaj bardzo dużo. Dobra, spróbujmy załadować tutaj kolejne 50 krów, żeby zobaczyć, co się wtedy stanie. Wtedy wydaje mi się, że już naprawdę rozwalimy system, proszę bardzo. Uwaga, uwaga, uwielbiam ten moment. Pyk, mamy to. I teraz wystarczy wejść. Idziemy tylko w upgrade, ponieważ to już nam na pewno nie wyrobi. Okej, okay, mamy 3 różowe krowy, ale zobaczcie, ile mleka do zebrania. Ja cię nie mogę. Tutaj to po prostu licznik nie wyrabia. Okej, okay, mamy totalnie dużo. Zobaczcie, jedna krowa zarabia nam jedno mleko, a jedna czekoladowa 8, czyli to po prostu zawsze się opłaca ulepszyć te krówki. Dobra, będziemy teraz dawać 2000 mleka do naszej mleczarki. Zobaczcie, tu nawet nam wszystko nie sprzedało. Bo ile jest teraz jedna krowa? 2000 aż. Ja cię nie mogę, ale jedna krowa akurat... Patrzcie, możemy jeszcze raz upgrade'ować. A nie, 6 krów, okej, okay, czyli kupuję jedną krowę i upgrade'uję. Uwaga, i mamy teraz mega małą farmę, ale zobaczcie, jakich quality krówek. No naprawdę. I za niedługo w ogóle zaraz będziemy mogli mieć jedną srebrną, która będzie 190 aż mleka dawać, więc ona już jest naprawdę potężna. Zobaczcie, w baniaku 1900, teraz to chyba raczej baniak nie wyrabia z przelewaniem, a nie ze sprzedawaniem. Patrzcie, chociaż nie, to sprzedawanie... Nie wiem, co następną ulepszać. Wydaje mi się, że najlepiej by było iść w krowy, ale mam wrażenie, że te baniaki troszeczkę nas blokują w tym odcinku. Ale zobaczymy, spróbujmy znowu tutaj wlać mleko, cyk. Będzie tutaj 2000 około teraz w store Heiju, a mamy 2000 monet. Moglibyśmy kupić kolejną krowę, ale nie wiem, czy to ma sens. Wydaje mi się, że najlepiej teraz byłoby chwilkę poczekać chyba, pozbierać troszeczkę tego mleka, żeby zobaczyć, czy nasza... No tutaj farma dobrze prosperuje. Jak widzimy, szybciej na pewno przelewa się, niż się sprzedaje, więc to dobrze. Na pewno bardzo dobrze, ponieważ... O Jezus, ja już mam naprawdę 3 różowe krowy. Patrzcie, ile one zarabiają. Na początku odcinka mieliśmy problem zarobić 20, a teraz to my zarabiamy, kurde, no w tysiącach już tego mleka. Patrzcie, dokładam kolejny 1000. Ta maszyna nie wyrabia z tym, co my tutaj robimy, bo przed chwilą było niepełne 2000, teraz jest 2600, więc musimy zdecydowanie zwiększyć sprzedajność i tak samo speeda tego kolektora. Dobra, mam 4000 dolków i mam zamiar to użyć bardzo dobrze, ponieważ dodaję do procesor speeda kolejne 10 poziomów. Dobra, teraz to zasuwa, teraz to ten lejek jest potężny, ale wypadałoby również ulepszyć cel speeda, który jest za 300, więc jeszcze troszkę nam brakuje, ale dobra, to akurat niedużo. Cyk, kolejne przelanie, 1000 mleka, a my kupujemy cel speeda, bang, na 37 poziom. Zaraz pójdę odwiedzić farmę innych użytkowników, patrzcie, naprawdę ich przegoniliśmy dość sporo, no ale też trzeba tutaj... Nie można oszukiwać, że sporo robuxów ładowaliśmy, bo chyba coś w granicach 500-600 robuxów. Ale dobra, to i tak nie jest jakoś bardzo dużo, wydaje mi się. Zobaczcie, zbieramy kolejne mleko. Cyk, cyk, cyk. Okej, mamy 1000 mleka znowu w łapie. To jeszcze nie jest aż taka duża ilość, żeby z tym iść, ale zobaczcie, no nasza sprzedawczyni tutaj nie wyrabia. Baniak, który przelewa mleko, zdecydowanie sobie radzi. Ale 3000 mleka w Storhage'u, czyli to jest jakieś 6000 monet dla nas. Dalej nie chce się szybko sprzedać, więc spróbujmy ponownie ulepszyć tamten baniak, bo teraz kosztuje 4000, to są już naprawdę grube pieniądze i za te 4000 mógłbym mieć całe dwie nowe krowy,
Okej, to nie brzmi jak dużo, ale nie stresujcie się, to jest naprawdę dużo. 4000 monet. To są naprawdę ogromne pieniądze już w tej grze i wydaje mi się, że większość tutaj z ludzi nawet chyba nie dotrwała do tego momentu. W sensie, ja tutaj gram dopiero 15 minut, ale nie wiem, czy tutaj się progres zapisuje. To jest najważniejsze, ponieważ ja te tajkony najzwyczajniej robię tak, że po prostu raz w nie wchodzę, nagrywam odcinek tutaj jakiś, kurde, taki dość solidny, a potem z nich wychodzę i już nigdy w nie nie wchodzę. Nie wiem, czy większość ludzi też tak robi. Ale dobra, ulepszamy za 4000 monet kolejnego sel speeda, bo nam się to musi sprzedawać o wiele szybciej. Sprzedawaj się szybciej niż się produkuje. No to jest chyba niemożliwe. Patrzcie, wlewa i tak się więcej niż nam się sprzedaje. Oj, to nie jest dobry znak, widzowie. To znak tego, że my chyba utkniemy po prostu w bańce, w której nie możemy sprzedać całego naszego mleka. A i tak się już sprzedaje ponad 40 na sekundę. Tylko patrzcie, ja na jedno wejście tutaj zbieram 1000 mleka. To jest dla mnie 2000 monet. Naprawdę niesamowite. Cyk, cyk, cyk. Zobaczcie, jak nasz kolektor szybko to przelewa. Patrzcie, 2200 jest teraz w kolektorze. Przelewam 1400 mleka. Zobaczmy, jak szybko. Było 2200. Patrzcie, jak on to szybko przelewa. On nie potrzebuje dużo czasu. On nie potrzebuje dużo czasu. Było 2200. Pamiętajmy liczbę. Zobaczymy zaraz, jak dużo mleka jest nadwyżki po prostu w naszym kolektorze. Czy tutaj powinniśmy ponownie wydać robuxy, czy tym razem powinniśmy troszeczkę inaczej zagospodarować? Może ulepszyć krowy? Nie wiem, ale widzę, że 6 krów za 13 tysięcy możemy kupić. To już niedaleko do tego nam brakuje. Okej, kolektor przelał. Kurde, nie zdążyłem sprawdzić, ale i tak jest więcej. Ale widzę, że ten poziom już jest mniej więcej podobny, bo dostajemy prawie też 2000, w sensie, wiecie, tego sprzedanego tutaj szmalu, więc jest okej. Więc jest okej, więc naprawdę w sumie teraz mi się wydaje, że jedyne, co byśmy mogli tutaj, kurde, teraz ulepszyć, to już będą krowy. Myślę nad zakupem 6 krów od razu. To chyba będzie najsensowniejsza opcja. Ona kosztuje 13 tysięcy dolków. Wow. To jest naprawdę sporo, ale wydaje mi się, że jak to kupimy, to będzie zauważalny naprawdę gigantyczny progres. Ej, w ogóle mam 2000 mleka, weź tu, kurde, idź mi tu. Patrzcie, mamy 10 tysięcy po raz pierwszy w tej grze, 10 tysięcy dolarów. To są już takie kwoty, widzowie, naprawdę. No i za jedno zebranie 500 około mleczka nam wchodzi, cyk, cyk, cyk. Czekamy na spieniężenie naszych tutaj dochodów. Cyk, 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 krowy robią mleko niesamowicie w dobrym tempie. Muszę przyznać, że akurat w Robloxa gra mi się dość przyjemnie. Dajcie znaka, czy byście chcieli więcej odcinków z Robloxa, a my w tym momencie przelewamy kolejne 1000 mleka, ale nie o tym. Teraz to my kupujemy, widzowie, 6 krów. No, to już zmieni sporo. Naprawdę to zmieni sporo. Dobra, kupujemy 6 krów. Nie kupiliśmy nigdy za gotówkę aż tyle krów. No i bang. No i bang. No i teraz to moje mleko się może robić. Cyk, cyk, cyk. Teraz to beczułek jest o wiele więcej, ale my i tak musimy tutaj zabrydować te krowy, bo robiąc je w takim tempie, te plus jeden tutaj nie mają sensu. To jest za dużo mało wartościowego mleka. Musimy to ulepszyć. Pyk. No i dostaliśmy za to jedną nową krowę, nowego koloru, w sensie tą bardziej brązową. Więc teraz po prostu dało nam to plus 8 mleka, więc tyle pieniędzy za 16 końców na sekundę. Kurde, nie wiem, czy to był dobry interes. Ale nieważne, w każdym razie mamy 1000 kolejnej gotówki do wzięcia tak naprawdę. Kolejne 1700 nam się przelewa, więc zbieramy kolejne mleko. Tutaj już widzicie, że już naprawdę po 1000, nawet po 1000 ponad nawet się da już zbierać na takie jedno wejście tutaj. Zastanawiam się, czy my możemy upgrade'ować, teraz nic nie możemy. Musielibyśmy kupić teraz 4 krowy, żeby zupgrade'ować na kolejną różową. Różowa daje nam naprawdę sporo, ale chciałbym dzisiejszy odcinek skończyć na jednej srebrnej krowie. Nie wiem, czy to się uda, ponieważ to będzie naprawdę sporo nas kosztować. Musiałem chyba jeszcze raz razy 2 kasza kupić, żeby to w miarę szybko, chociaż wydaje mi się, że razy 2 kasza jest gorsze niż te 50 grów, bo te 50 grów daje naprawdę o wiele więcej. Patrzcie, na jedno wejście tutaj, no 1000 mleka praktycznie. 1000 mleka dostaliśmy. Teraz już nie wiem, się tam kończy przelewać. Zobaczmy, ile kosztuje. Teraz 6 krów kosztuje 14 tysięcy. Ja takie 6 krów musiałbym kupić jeszcze chyba 5 razy, jak nie więcej, ponieważ patrzcie, brakuje nam do różowej nowej krowy. Teraz te wszystkie lamy się zamienią, czyli no 50 krów nam brakuje. Więc słuchajcie, ja kupuję za kolejne 250 robuxów 50 krów, ponieważ chcę ten odcinek dzisiaj przypieczętować tym, że będziemy mieli naprawdę bardzo dużo dobrych pieniędzy i jedną srebrną krowę. Okej, więc bierzemy to i uwaga, czy będzie z tego srebrna krowa? Mamy srebrną krowę pierwszą! Pierwsza srebrna krowa w naszej kolekcji i mamy w tym momencie 2000 mleka na jedno wejście, a jedna srebrna krowa, zobaczmy, jak to mleko wygląda, ona jest chyba tutaj, daje nam 190 aż punktów mleka, które możemy sprzedać, czyli to jest jakieś 380 dolarów za jedno wejście tutaj, rozumiecie to? I teraz już krowy kosztują 20 tysięcy. Ja bym chciał tylko spróbować jeszcze ulepszyć na maksa po prostu w sell speeda, żebyśmy mogli to jeszcze szybciej sprzedawać. A więc uwaga, raz i dwa.
ulepszyliśmy solidnie na 67 level. I patrzcie, teraz się naprawdę szybko sprzedaje. Teraz to się już naprawdę bardzo szybko sprzedaje. I w tym momencie ja myślę, wchodząc tutaj za 1000 aż kurde monet, że to jest dobry moment, żeby ten odcinek zakończyć. Ja wam bardzo dziękuję za oglądanie. Dzisiaj wyfarmiliśmy naprawdę sporo. Jeżeli chcecie więcej odcinków z Robloxa, subskrybujcie koniecznie kanał, a na pewno takie nagram. A ja w tym momencie się żegnam. Do usłyszenia. Siemanu!